Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Zipeki. Słuchajcie, jesteśmy na Kwadratowej Masakrze i dzisiaj zrobimy jedną mega fajną rzecz, ponieważ spróbujemy rozwalić smoka solo. Pisałem do innych, czy nam pomogą, niestety nie chcieli, więc skoro tak, wychodzi na to, że będziemy mieli fajny odcinek, dlatego że będziemy próbować solo rozwalić smoka i zobaczymy, w jakim czasie tak naprawdę jesteśmy w stanie go pokonać. Nitashi coś tam buduje, jak widzicie, patrzcie na to, co on zbudował ostatnio. W ogóle bardzo dziękuję Nitashi, bo jest mi bardzo pomocny, naprawdę. Daje mi mnóstwo rzeczy mega fajnych i pomaga ze wszystkim, jak się da. Odkupiłem od niego zbrojkę, mam wszystko perfekcyjne, słuchajcie, brakuje mi tylko mendingu w mojej zbroi, żeby się nie zniszczyła, więc mam nadzieję, że smok nam jej dzisiaj nie zniszczy, ale może być ciężko. Jak widzicie, mam mnóstwo pereł, dlatego że enchantuję przez cały czas itemy, plus jeszcze dodatkowo, słuchajcie, niedługo pojawi się mega mocny odcinek. Zobaczycie, o co chodzi. Z wszystkiego się dowiecie, skąd powstało wiele różnych rzeczy, dlaczego wcześniejsze odcinki się takie pokazywały, jak się pokazywały, a nie inne. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to oczywiście lecieć do endu, więc lecimy do endu. Mam 4 kryształy już przygotowane. Nie mam pojęcia tak naprawdę, jak mocny jest ten smok. Z tego, co McGeister napisał, że da się rozwalić smoka solo, tylko chodzi po prostu tylko i wyłącznie o czas. Czyli, że po prostu długo będę go rozwalał, ale spoko, damy radę. Zobaczcie w ogóle, ile ja mam tutaj tego płynu Logala, nie? I mam tutaj jasno-niebieską wełnę. Na razie wam jeszcze nie zdradzam, o co chodzi. Następny odcinek prawdopodobnie po walce z SKKF-em dowiecie się tak naprawdę, o co chodzi. Wyczekujcie, zostawiajcie subskrypcję, słuchajcie, na kanale i zostawiajcie łapki w górę po więcej. A teraz lecimy w stronę endu, który jest tamtą stronę. Na szczęście mamy perły, które nam umożliwią szybko się tam dostać. Dobra, także jesteśmy już przy wejściu do endu. Lecimy na sam dół i wchodzimy do naszego endu i będziemy spawnować smoka. I strasznie, strasznie się boję, bo nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze ani razu z nim nie walczyłem na tym serwerze. Podobno ma jakieś mocniejsze levele, więc nie wiem, na co go stać. Mam nadzieję, że mnie po prostu nie rozwali. No nie wiem, no stracę wszystko, jeżeli zginę, więc lecimy. 4 kryształy trzeba niestety do zespawnowania smoka, ale na szczęście mamy je wszystkie. Spawnujemy smoka. Tylko gdzie? Tu. 1, 2, 3, 4. I co? Źle postawiłem ten jeden. O nie. Dobra, umówiliśmy się, słuchajcie, z Nitashim, że pożyczę od niego kryształ. Ja nie mogę, ale tu spierdzieliłem. No postawiłem źle kryształ, czajcie to. Pożyczamy jeden kryształ od Nitashiego. O, tu miał. Dobra. I lecimy tam jeszcze raz. Uwaga, dobra. Ten jest dobrze postawiony, ten jest dobrze postawiony, tamten jest dobrze, ten jest dobrze, ten jest dobrze. Pyk! Jest! Działa, słuchajcie, działa! Działa, spawnuje się smok i mam nadzieję, że naprawdę ten smok nie jest jakiś mega, mega, nie wiadomo jak potężny. O kurde, trzeba rozwalić wszystkie kryształy. Jest! Rozwalone, dobra, czyli teraz możemy sobie rozwalić już smoka, chyba? Halo, panie smoku? Ej, on nie traci w ogóle życia. Co wy mówicie, że go tak długo będę bił? O Boże, ale długo. Ale słuchajcie, będziemy mieli elytrę, więc warto, tak czy siak. Tak czy siak warto go bić. A, ale on nie jest groźny w ogóle, to jest po prostu czasochłonne. Dlatego ciekaw jest, jak dużo czasu to zajmie. Godzinę będę go rozwalał, no nie! To jest jakaś masakra. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że on się zbugował i tak będzie stał już na zawsze. Prawda? Będziesz, prawda, smoku? O nie, chyba nie będzie. No słuchajcie, 1/4 mu rozwaliliśmy. Jedną 1/8 mu rozwaliliśmy. Więc jest dobrze. Nie wiem, jak długo on będzie tak latał. Miejmy nadzieję, że jakoś nieszczególnie. O, jest, zlatuje? Tak, zlatuje. Gitara. No i pyk. Słuchajcie, łatwizna. Nawet zbroi chyba nam nie rozwali. 1/3 około rozwalona, no troszkę poniżej 1/3. W każdym razie, póki on lata, mogę wam się pochwalić w ogóle moimi enchantami. Mam, zobaczcie, mam perfekcyjne buty, perfekcyjne tutaj wszystko, poza mendingiem. Nie mam mendingu, bo się zastanawiam jeszcze, czy warto dać. Napiszcie w komentarzach, jeżeli uważacie, że warto dać ten mending w tę zbroję. Ja się boję po prostu, że jakby nie opłaca się z tego względu, że tego expa w ogóle nie będziemy zarabiać. Ale raczej dam mending. Myślę, że dam mending, bo bardziej zależy mi na diaksach niż na expie. Jak widzicie, expa jest teraz całe mnóstwo dzięki tej expiarce, którą zrobił tam magister i za 5 diaksów możecie w nieskończoność expić. To się expi 40 poziom w 5 minut tak naprawdę. Więc jest naprawdę mega, mega łatwe. A jeżeli chodzi o całą resztę rzeczy... O, spada nam smok. Całą resztę oczywiście mamy też perfekcyjną tutaj. Jak widzicie, wydajność piątka, naprawa i niezniszczalność, wszystko. Plus jeszcze miecz, który nie jest jakiś szczególnie dobry. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że go zrobię jakoś w miarę niedługo na mega dobry. No i dobra, znowu bijemy tego smoka. Naprawdę jestem ciekaw, jak szybko my go rozwalimy. O nie, jak on mnie wysoko wyrzucił! To jest grane w ogóle! O nie, a teraz zauważcie, że w ogóle jakoś jakby mniej mu zabrałem podczas tej partii, kiedy on tutaj stał. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że się zmniejsza i że teraz będzie latał prawie cały czas. No, prawda jest taka, że po prostu czasochłonne to jest, ale nie jest jakieś mega, mega denerwujące, ani trudne to w ogóle nie jest, szczególnie jak się ma full gear. O nie, nie, słuchajcie, on nam rozwali niedługo hełm. Dobra, do hełm zdejmuję,
i będziemy musieli wsadzić w niego mending, bo inaczej nie ma opcji. Czyli naprawę, wiecie, że za expa jakby naprawia nam się wszystko. I dobra, już mamy prawie połowę, już prawie połowa za nami. I poleciał. A, nie też do nas przyszedł. Co tam? Taka, co żeś wbił do smoka, kurde, do mnie? To jest taka Gibson, że właśnie idziemy tu ekipą czteroosobową, pomożemy ci go robić. Tak? O, dzięki, ale kurde, ja chciałem odcinek nagrać, że solo rozwalam. Ja odcinek nagrywam, że solo go rozwalam, wiesz? Aha! Dobra, po stronie się popatrzę, dobra, okej. Okay. No, to właśnie jestem ciekaw. Jestem ciekaw, w jakim czasie się rozwala go solo na tym 38 poziomie. Ej, ale on nie jest taki trudny wcale, ten smok. Biorąc pod uwagę, że Kubik zwiększył mu 50% HP za każde ubicie, a atak w ogóle się nie zwiększa, to jest... No, no on jest łatwy, no z 15 minut go bije, na połowę już. A gdzie masz hełm, Kipek? Wiesz co, zdjąłem, bo już jest prawie rozwalony. Już się psuje, muszę mending w niego wrzucić. I sobie zwiększ ochronę, bo nie masz tam ochrony 4 chyba. Nie, mam. Wszystko jest ma perfect, tylko bez mendingu. A, to koks. Dobra. Oczywiście kupiłeś w najlepszym sklepie. A jak? Policzyłem, Zipek, że w moim sklepie już wydałeś 75 diamentów. Jezus, nie wiem, czy wiesz. Ej, ale Unexe, jak wszedłem na serwer, to Unexe wydałem też ze 100 mniej więcej, więc... A. No, ale nie, to chciałem tak powiedzieć, Zipek. U mnie w sklepie, jak wydasz 100 diamentów, to przychodzisz do mnie po specjalny kupon rabatowy i masz minus 10% na wszystko. O proszę, co? No! No. Ej, Nexe jest w ogóle? No, ja dopiero pierwszy raz o tym słyszę, Itachi. I tak wydałeś mi 5 diamentów, więc XD. Jakie 5 diamentów? Ja kartę stałego klienta mogę, to wtedy będę tylko u ciebie kupował, Nitoshi. Ja wydałem najwięcej diamentów u ciebie w sklepie, Nitoshi, ja chciałem powiedzieć. Chciałem tylko powiedzieć tak, Citrox, Zipek i Jawor, ze względu na to, że rzeczywiście kupowaliście, ale jeszcze wtedy tej promocji nie było, zróbmy tak, że od dzisiaj wasza trójka ma w moim sklepie na asortyment minus 10%. Yeah! I za każde kolejne wydane 100 diamentów będziemy się dogadywać. O jakieś 5%, kolejne 10, dobra? 10% przeceny? Tak, tak, na razie 10, macie 10, 10 no. I za każde kolejne 100 diamentów będę wam dawał kolejne promocje. Dobra, dobra. A jak coś kosztuje 8 diaksów, to mam dać 7,2 diaksa, bo nie trzeba. No nie, to będziemy zaokrąglali do zera, czyli jeżeli będzie 7,6, to będzie 8, a jak będzie 7,4, to będzie 7, nie? Wiesz, co chodzi? Dobra, okej, okay. Podoba no, mi się. Dobra. Jest Zipek, końcóweczka. Niewiele ci brakuje. No, już teraz go zakończę. Jest! Rozwalony! Gitara! Bratki, Zipek! Brawo! Ej, ciekaw jestem, w jakim czasie. Brawo, Zipek, brawo! W końcu będę miał litrę, ja pierdzielę! Tyle czekania... Ej, i co? Co się stało? Nie! Nie! Czekaj! Łatwa elytra, nie? Dobra, teraz Farel logout, teraz logout robisz. Ty już masz co chciałeś, elo. Nie. Zipek, jesteś po prostu mistrz. Ale ja... Ale... Dzisiaj to jest po prostu fail ja za failem. Jeszcze ten kryształ, który źle postawiłem, ja pierdzielę. Jawor, ale wiesz co jest najśmieszniejsze? Najlepszy że Zipek w pewnej chwili stanął na środku, na tym... No, tak, ja wiem, no ja wiem. I ja mówię, ty, ale on jest mądry, on wie, że tu jest portal i on specjalnie sobie stanął na środku. A ten pum, spadł. Zipek, a gdzie ty zginąłeś, stary? Przy wieży obsidianowej. No, przy wieży? Przy jednej z wież, no. Ale jak, czemu? Jak no, bo rozwalałem go z łapy. Citrox, masz Lugola? Mam, Zipek, jakbyś przyszedł do mnie, to mogę się... A gdzie ty jesteś? Citrox, ty jesteś w domu, tak? Tak, a gdzie ty jesteś, czekaj. To już idę do ciebie, już zaraz będę. Tam na dół idziesz, nie? Weź mi tego, weź mi jakieś jeszcze jedzonko, jakbyś mógł, dobra? O, dziękuję. Dobra, ty ja lecę. Dobra, już się zbliżam. Już zaraz będę. Nie no, mam nadzieję, że te itemy są, bo kurde, ja tam perfect miałem wszystko. Jeszcze... Kuszę można kraftować? O, do tego nie wiedziałem, super. O. Dobra, chlepiemy, dawajcie chłopaki. Lecimy. No nie ma. Jak tam jest, czy jeszcze nie? Jestem już. Tylko patrzę, obserwuję, czy są te itemy gdzieś. Kozak. Chyba nie ma. Dobra, Zipek, chodź tu do skrzynki. Co? Są? Nie mów, że są. No, jestem. Jest! Dziękuję, kurde, dziękuję! Jak się przestraszyłem, że ich nie będę miał. Co, Zipek? Dostałeś itemy? Są itemy! Poczekaj, ta siekierka chyba jeszcze była twoja. No, tam byłem jakieś łopatę. Też na fulla. Ej, łopata chyba. Nie wiem, czy... Chyba ci wszystko oddałem. Tak. Dziękuję, kurde. A nie, zbroję mam twoją założoną, bo ja swojej nie wziąłem i twoją założyłem tymczasowo. Masz zbroję, czy nie? Nie mam. No właśnie. No to chodź tu zbrajesz. No i znowu, widzisz, patrz, teraz się... Było to zmawiać, czy nie? Dankę. Ale co, Zipek, była ulga, nie? No, ja pierdziele się przestraszyłem, że serio nie będzie tych itemów. Ale teraz to i tak się łatwo je robi. Tak, teraz ta elytra jest moja, nie? Co? Teraz jest dla Zipka elytra, nie? Next jest dla ciebie. Dlaczego? A. Kolejka. Kolejka jest, a ty przyszedłeś tu ostatni. Pierwszy? Zróbmy pojedynek o tą elytrę. Dobra, Jawor, ścigamy się, kto pierwszy. Tylko ja nie wiem, gdzie ona spada w ogóle.
A ona może spać do tego portalu? Ścigamy się, to jest moja. Siema, Jawor. A ona może spać do tego portalu, co się otworzy? Siema, Jawor. Siema. Hitashi. Siema, siema. Co tam słychać? Jak? Gdzie ona spadnie? Nie wiem. Ona w ogóle spadnie? Jawor już czeka. O, jest! Nie widzę. Nie! Jest! I kto? Pierwszy? Kto zabrał? Nitashi, ty ją wziąłeś. Kto ma kryształy? Nitashi. Kto ma kryształy? Nie ma nikt kryształów! Kompletnie nie, nie to było ostatnie. No jak nie? Były jeszcze. No, Jawor ma, no. Stawiaj Jawor. O, tak, nie. Tylko jeszcze trzeba dla Zipka ogarnąć. No to Nitashi. Dlatego stawiaj i ja polecę po następny kryształ, bo i tak jest. O, nie wierzę. Przynajmniej Nitashi zostanie z nami. Tak, odsuń się. Odsuń się. Dobra, a rzucisz mi jedzenie, Jawor? Jakiekolwiek? A, chodź tutaj, masz. Dankie. Ej, serio chłopaki, przepraszam. Nie, serio chłopaki, przepraszam. Naprawdę myślałem, że mogę ją podnieść i komuś oddać. Serio. Bo ostatnio były zmiany i myślałem, żeby, że tak można zrobić. Przepraszam, naprawdę. Nitashi, weź, nie gadać głupoty. Nitashi. Jawor, spójrz na mnie, Jawor, spójrz na mnie. Spójrz w jego lukrowane oczka. Jak teraz tego smoka zrobimy, skaczę do portalu, biorę 4 kryształy i przelatuję na elytrze w minutę. Obiecuję, serio. To jak będzie, Jawor? Weź tą elytra, mini też się ogarnie, nie? Nie, ja ogarnę, nie, ja ogarnę. Jest, będziemy mieli elytrę. Ale się cieszę. Dawaj tu elytrę. Tak, jest. Kozak. Ależ to, dziękuję chłopaki. Chodźcie do portalu. Kozak, nie ma problemu. Dobra, czyli teraz Mending i Unbreaking i będzie git. Jest, ale muszę się przelecić od razu. Ale kozacko. Tylko teraz tak, ja nie umiem latać. Ale na sztosie. Ale kozacko się lata. Dobra, słuchajcie, mamy elytrę, udało się. Ja nie mogę, ale się mega cieszę. Elytra, Zipek to ziomal, więc lecimy już do domku. Będziemy musieli zrobić Mending i Unbreaking, ale to już myślę, że trochę później. Dobra, więc słuchajcie, wracamy do domku i możemy na spokojnie się vlogować. Mamy wszystkie itemy. Przydałoby się jeszcze je ponaprawiać, ale to wszystko zrobimy, jak pójdziemy, jak zdobędziemy sobie jeszcze Mending. Musimy tak, Mending zdobyć do tego, do całej zbroi, do elytry, Unbreaking jeszcze, Boże. Jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, więc widzimy się w następnych odcinkach. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na razie. Cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka. Cześć.